Hej, siemanko, witam was na Gierko, mój kanał jest nam oczywiście Cubeson Games. Dzisiaj nagrywam dla was odcinek z Dogfooda. Co dzisiaj będziemy robić? Myślę, że będziemy mogli zrobić jakieś SBC, a także zagrać w Pack and Play, czy w cokolwiek innego, ponieważ nie ma Lightning Round. Nie otworzę paczek, ponieważ ich nie mam. Między innymi mój klub wygląda słabo. Ocena może być już lepsza. Tak wygląda mój skład. Ponieważ trochę zdeklasowałem moje wszystkie karty. Sprzedałem Van Dijk'a. Teraz na przykład sprzedałem Maradona oraz Pele. I czy to wyjdzie na marne? Nie wiem. Między innymi karty mam bogate. I jak na live niektórzy byli, to mogą wiedzieć, że robię skład Team of the Year. Więc będę chciał tu dokupić kogoś, jeśli będzie mnie stać, a stać mnie pewnie nie będzie. Na przykład taki Alisson. Jak widać, oczywiście za drogi. Kurczę, wiecie co? 5 milionów. Widzowie, widzieliście to? Tu był napis 5 milionów. Czy 50? Będę musiał to sprawdzić na odcinku. Ale jeśli tu był napis 5 milionów i ktoś sekundę przede mną mi go kupił, to jestem wkurzony, bo zarobiłbym 30 milionów. Około 40 milionów bym na to wyszedł. No nie wierzę. Ale pech. Ale to jest pech, to jest chyba 5 milionów tam widziałem. Mogłem się pomylić. Słuchajcie, chciałbym, żeby do mojego składu dołączył także Mesut Özil. O, nieźle. Wcale nie jest takie... Myślałem, że będzie łatwiejsze, o tak powiedzmy. Między innymi Team of the... Team of the Week trzeba dać. Więc to tutaj też to pewno. To my dwie legendy. Czemu by nie, mamy ich pod dostatkiem, więc bez sensu ich nie wykorzystać. Damy. Nie będziemy dawać dobrych kart. Po co? 85 wyciśniemy i tak sądzę. Więc spokojnie. Oczywiście De Jonga nie dajemy. Źle mi się kliknęło. Tak samo Kante. Myślę, że dam tu Fernandinho do zgrania z Alanem oraz Marczem, czy jak on się nazywa? March, tak. March się nazywa. I Lopeta damy i mówicie mi, że takiej oceny być nie może. A jak zrobimy to inaczej? Na przykład tak to zrobimy. Na przykład Kante mi nie jest potrzebny. Już. Więc mam 86 paczek. Otworzymy ją sobie na pewno. I mam zrobionego Mesutka. Zira. Fantastycznie. Mesut Özil trafia do naszej drużyny. Zrobię także Bruno Fernandeza, to myślę, że nie na tym odcinku. I mam tutaj sporo fajnych paczek, więc zaczynamy od 87 plus pak. Co tu będzie? Niemc. Bramkarz i Manuel Neuer. 88. Jeśli przypominam, w tym roku będzie 85 subskrypcji. Na każdym filmiku z kamerką będę miał zafarbowane włosy. Więc naprawdę warto. Mamy teraz tutaj Antonego, Antka Marciala. Niepotrzebny mi on, więc zawsze sprzedam, bo zawsze to coś. Mebol Libertadores Tapas? Nikt? Nie. I to będzie nie to. Nie, to będzie Cardozo. Nie mógł być zresztą nie to, bo on ma 8-4 overalla.
A to jest 8-6 plus pak. Tutaj mamy Francję, mamy Hugo Llorisa, Llorisa. Niepotrzebny. Myślę, że zagramy w pack and play. Bilans jest słaby. Andrew Robertson. O nie, mój przeciwnik trafił Andrew Robertsona. Bakayoko. Bakayoko może być. Barella. Nie no, ogólnie nie podlika. Ogólnie mój przeciwnik ma samych z Premier League. I to nie jest fajne. W końcu ktoś dobry. Bernard. Może go kupię do FIFA. Nie wiem, za ile on jest. Pauli... Taliska. Anderson Taliska. Sergio. Armani! Witamy pana. Pana, którego chciałbym zdobyć, a ja tutaj nie mam zgrania ewidentnie. W ogóle, co to za beznadziejne paczki dałem? W końcu raport. W końcu coś, a nie. Gale. 9-1 plus pak, w końcu coś. Eden. Nie cieszę się z tego trafu, widzowie. Nie cieszę, bo to nie ma i tak zgrania. Hugo Lloris, no. W końcu coś, a nie, kurczę. I tak zgrane niebe. Ikona jeszcze. Ukosza. Dobrze, dobrze. Ikona może być taka. Osobiście mi się podoba. Dobra, budujemy ten mój beznadziejny skład. To nie jest fajne. Twojeju, ja nie wiem. Ja nie wiem. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? W ogóle nie mam, widzowie, nikogo z Premier. O, jest! Jeszcze Samuelsen. Nie widziałem w ogóle. Ile jest? Nie. Anglik. Please, way. A, dobra, ball. Tutaj damy Hazarda. Hazarda. Ej, Francuz. Francuz. Tis Mukiele. Oki. Oki, ja nie wiem. Ja nie wiem, widzowie. Czy to się może udać? Widzimy, jak mój przeciwnik zrobił ten skład. Idealnie. Wszystko pod zgranie. Ale szkoda. Mamy więcej zgrania! Jest nadzieja, jest wygrana! Możemy wygrać Hazarda! Team of the Week oraz Okoczy, to będzie bardzo ciekawe. Hazard, please. Jest Hazard! Jest Hazard! Co tutaj się wydarzyło? Eden Hazard na odcinku z wylosowania. Przecież to były takie małe procenty. Fantastycznie. Fantastico. Fantastico. Ja się cieszę. Dajmy pana Roberta. Czy tu będzie Van Dijk? Ramos. Kane. Ronaldo oraz Messi. Damy Van Dijka na razie. O, wy... No way. Nie no, please. Co? A dajmy Petit. Kane, Shearer, Best oraz Rush. Zobaczmy Kina i będziemy to tak wzrastać co chwilę. Mamy Kina. Disney, Seedorf, Hadji, Close. Dajcie mi Desailiego i będę szczęśliwy. Panie. Yes! Kina 88. Wow. Nesta. O kurde. Nesta. Dobra, damy Kina Bulis. Mamy. I co, wie, nigdy tak daleko nie zaszedłem. Patrzcie, oni są warci. Pi.
Alberto, what? Ale 75% to dużo, widzę. To jest bardzo dużo procent. Mamy Jana Rasza, mamy Rasza. Nie jestem. Hele! Pajor! Albo. Dobra, dajcie wam na Nistele Roya, please. To się nie uda, to się nie uda. Co? Van Nistelrooy z Petita 85, czajcie? Ja cię pierdolę. Zidane? Zidana mi dajecie? Dobra, damy sobie oczywiście, zrobimy laudrupa. Ponieważ aż 70% to bardzo dużo, więc to powinno się udać. No way. A jakbym miał tak ulepszyć Messiego, bierzemy Messiego, to... O, shit. Holy shit. Nie wiem, dobra, ryzykuję, widzowie, na odcinku, jeśli to się uda. What the hell? Mamy Messiego 96. Oh my god, wy to widzicie? To jest niemożliwe. A chuli tak byśmy mieli ulepszać, matko boska? Dajcie mi teraz pele 95. Będę zaskoczony, jeśli się uda. Oh my gosh. Dobra, ulepszam, no nie patrzę, ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Dobra, słuchajcie, powiedzcie, kiedy mam player, bo nie wiem, czy już się zrobiło, czy się stradowało. Dobra, otwieram oczy, nie wiem, gdzie jestem. 3, 2, 1. Oh my gosh, Ronaldo Nazario de Lima, co? 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 66%, że teraz Pele może się udać, widzowie! Widzowie! Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Jakie to jest masakryczne. Jezu, dobra, powiedzcie, chyba już, nie wiem. Nie wiem, jeszcze poczekajmy. Z 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Matko Święta, Pele! What the heck? Pele 98, wytoczajcie! Wytoczajcie, przecież on jest warty. Oh my gosh. Co tu się właśnie stało? Z karty wartej, bo zaczynałem, nie pamiętam kim, słuchajcie. Nie pamiętam kim zaczynałem. Ale około, chyba z Hulita. Z karty wartej pół miliona. Zrobiłem kartę wartą 9 milionów. To jest niemożliwe. A taki pajol? Pokaż mi pajola. Hulic, Hulita to zrobiłem tego 9-3. Matko Święta Jaszyn. Jaja sobie robicie, Maradona. Nie no, sprawdzimy to. No nie sądzę, nie wiem, please. Oh no, straciłem. Straciłem! Zacznijmy od Pirlo. O kurde, Zidane. Masakra to jest. 70% szans. Mega kozacko dużo, więc... Mnie się uda. Rivaldo 80! Aż słuchajcie się... Pele znowuż. Jadę po Pele. Jezu. Patrzcie, aż 80% szans na Rivaldo. 80 to tym bardziej musi się dać. Jest Rivaldo. Maradona. Słaby widzowie. Słabo. Bo tylko 62% i na Baggio. I tylko na Roberto Baggio. I to nie mogło się udać. Jak w kasynie robi się... Nie chce się przestać. Messi. Nie no. KWDB oczywiście uda się zrobić, bo jest dużo procent, że oczywiście go teraz mamy. Nie! Ja przez przypadek ulepszyłem, a nie patrzyłem, jakie są karty. Kto to jest? Ja nawet nie wiem, u kogo to robiłem.
Na filmiku zajrzę gdzieś, jak to robiłem, będę montował, ale Kenny Dalglish, no wiecie, jakiego nie chcę przypaść, no ja wiecie, wiecie jak, no chyba, że w dobrym, nie no. Oho, nedwę. Pirlo, 80%. O Boże, Pele, Pele 13. Oczywiście robimy Pirlo, aż 80% szans to powinno się udać. Tak jest rachunek. I mamy Pirlo. Eusebio, tylko 60, Matko Święta Maradona. Dobra, Eusebio, 62% to już mało. Yes, I do. 66% dla Pelego. Ja cię kręcę. Dobra, robimy to, ale to będzie trudne, ponieważ tylko 66% szans, więc to już wynosi o wiele mniej, tak oj. Słabo, widzowie. Nie cieszę się, wiecie? A co to za ligi? Nigdy tego nie widziałem, widzowie. Naprawdę tego nigdy nie widziałem. Nie patrzyłem na to. Nie wiem. Co to zmiennokształtna paczka? Ja taką chcę. Co mam zrobić? Nie no, jaja sobie robicie. Dobra, to zrobimy to za złotych, bo jest takie easy. Damy Wilsona. Słolow. Shakiri. Hanales. I Laramendi oraz Pablo Sarabia. Właśnie tak, właśnie tak. O 19, dokładnie za minutę gramy z Argentyną na PS4 w FIFA. To nie są żarty, słuchajcie. Będzie mecz. Będzie mecz Polska-Ukraina. Właśnie tak, słuchajcie, wchodzić. Ja ten filmik nie wiem, kiedy wstawię. Ale słuchajcie, Klich gra także... Nie wiem kto. Wiem, że gra tylko Klich. Klich gra chyba z Zinchenko, jeszcze gra Konopnianka w drużynie przeciwnej. No nie wiem, czy będzie łatwo, ale Polacy mają tą grę. Pokaż się w Swifter, please. Kto? Dries Mertens! Aha! Nie wiedziałem! Nie wiedziałem, że to jest Dries Mertens, a jednak fantastycznie nam tutaj wyszedł za ekranów. Winter Refresh, takiego Bruno Fernandesa to by mi się marzyło, wiesz? 85? Ale czy państwo nie przesadzają? Ja bym się kłócił na ten temat. Ja bym się na ten temat kłócił. Dlaczego tak mega dużo? Trossarda damy, czemu by nie... Robimy dużą przepałkę na to. Naprawdę dużą przepałkę. Delaney. Canales. Weltman. Rekik. Fedal. Strakosza. Przepalamy to. O taką paczuszkę. Uwaga. Bruno Fernandes. Albo Portugalia. Albo... Chwila. Szwecja albo Dania. Proszę. Proszę. Matko Święta. Ake. Nie. Ja zmarnowałem tyle fantastycznych kart, to takie... Co? Dobra, ikona jakby... Co? Cztery, że... Nie, broń Boże. Oszaleli. W blasku reflektorów? A to co? Oh my gosh. Dobra, robimy paczkę 88, widzowie. Robimy to, otwieramy, bo to jest mega kozacka paczka. Yeah, sobie robicie. Challenge Headliners. I no, stop it. Bruno Fernandes chciałby, żeby trafił do mojej drużyny, jednak nie. Messi, już kilka niego zrobiłem, tych SBC, robimy go.
A wolno zmieniać pozycję? Chwila, a wolno? A wolno, to świetnie. Jest jeszcze łatwiejsze niż przypuszczałem. Przypuszczałem oczywiście. Dani Olmo. Torreira oraz to miało być Essien. Essien. Tu będzie Petit. Zanetti. Damy tego Silvę. Oraz tu Kepa. 89, o panie! Garincze możemy dać. Co? Wy mówicie mi, że za mało? To sobie jaja chyba robicie. Coutinho. Damy Coutinho. Co? Jeszcze czego? Precz, potwory, precz. Kante. I tyle więcej wam nie mogę zaoferować. Dobra, robimy to. Jak to? Jaja sobie robić. Team of the week, tak? Nie mam team of the week. Mam jeden. Tu nie. O, masakra to jest, widzowie, zobaczcie. To jest koniec świata. Zambrotta może być? Nie, ja tego nie uda mi się tego zrobić. Chyba jesteście niepoważni. Damy Neymara, okej, okay, damy. Okej. Okay. Otworzymy oczywiście 8-8 paczkę, bo czemu by nie? Czemu by nie? Bo ona jest bardzo dobra i ona może dać nam dobrego zawodnika. Jest tym zawodnikiem Łazłoż RS? Nie. Hazard nie chyba lubi. Bo to już drugi raz, tak? Drugi raz. Nie wierzę. Widzowie, co tu się stało? Nie wiem. Naprawdę, co tu się stało? Nie mam pojęcia. Zrobimy skład po ocenie, albo nie. Albo La Liga. 8-7. To będzie trudne. Widzowie, ostrzegam was. To będzie trudne. Silva. Di Maria. Cardozo. Dani Olmo zostaje. Torreira. Martial. Mi. Tagliafico raz tu pójdzie Kimmich. Kimmich. I Masip. Oj. Ale możemy zrobić także tak. O! Nie mamy karty Team of the Week. Fantastico. A co może być? Słuchajcie, to się dzisiaj nie uda. Przykro mi, to się dzisiaj nie uda. Dziękuję wam za poświęcenie czasu, żeby oglądać moje filmiki. Dziękuję naprawdę wszystkim, którzy mają w subskrypcjach mój kanał. W następnym odcinku powinniśmy zrobić oczywiście Ramosa sobie zrobimy. 9-3, słuchajcie. Ja się będę z wami żegnał. Ojeju. No ja nie wiem. Ja się będę z wami żegnał. Jestem Cubes Games. Trzymajcie się cieplutko w domu. Nie wychodźcie także z niego. Wspierajmy się nawzajem. Siema.